Witajcie, drodzy kochani. W związku z tym, że przychodzi mi dużo listów na ten temat i też e-maili, na temat jak oczyścić się ze złych duchów, z bytów i po prostu jak wyrzucić złe duchy po prostu z ciała. Po prostu w naszym ciele wielokrotnie gnieżdżą się duchy i osoby po prostu o tym nic nie wiedzą. Nie mają zielonego pojęcia, kim są. Muszę Państwu powiedzieć, że miałem bardzo dobrego przyjaciela w Grenadzie. Ten chłopak miał zmiany osobowości. Po prostu w jednym momencie był sobą, w drugim momencie był zupełnie kimś innym. W jedną noc wstałem, po prostu w drugiej z rana zaczął się jakiś hałas w domu. I po prostu zwróciłem się do niego dobrymi słowami, co on robi. Po prostu robi hałas. Wyważył drzwi od domu i zaczął je wstawiać znowu i po prostu coś dziwnego się zaczęło dziać. No on mi tam wytłumaczył, że po prostu nie zamykają się mu drzwi, że ma jakiś tam problem. W każdym razie problem nie był, że zamykał się drzwi, po prostu problem jest to, że miał po prostu ducha. No i po prostu wytłumaczyłem mu, że już godzina jest druga w nocy, że w tej chwili ludzie śpią i że nie trzeba robić hałasu. No i jakoś to pozostawił tam te drzwi i poszedł spać. To są właśnie symptomy, gdzie możemy zauważyć, że właśnie od godziny 12 do godziny 3 złe duchy są bardzo aktywne w osobach, wewnątrz niektórych osób. Dlatego w związku z tym zaprezentuję Państwu mantrę, specjalną jakby taką połączenie słowne pewnych słów, które powodują, że to, po prostu te dane istoty astralne i te duchy no, opuszczają nasze ciało, zostawiają nas w spokoju, oddalają się od nas. Jeżeli intonujemy 40 minut, 30 minut, tą mantrę, którą Państwu w tej chwili zaprezentuję. A więc, mantrę dostałem niedawno z Indii, także postaram się Państwu kilkakrotnie ją przeczytać. Mantra ta będzie też umieszczona pod moim YouTube'em, napisana tak, żebyście Państwo mogli ją sobie spisać. A więc postaram się Państwu zacytować tą mantrę. Zaczynamy więc od tych słów. Ajem krem krim krim kici kici potnathai pyahai krim 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 pat. Jeszcze raz poczytam, żebyśmy mieli wizję tej mantry. Ajem krem krim krim kici kici botnathai pyahai krim 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 pat. Ajem krem krim krim kici kici botnathai pyahai krim 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 pat. Właśnie tą mantrę musimy powtarzać jakieś mniej więcej 30-40 minut, jeżeli osoba jest bardzo w złym stanie, że ma naprawdę tych duchów bardzo dużo w sobie. Jeżeli to mieszkanie danej osoby jest naprawdę bardzo zanieczyszczone pod względem astralnym, pod względem duchów, bo naprawdę takie miejsca w Polsce dochodzą mi informacje, że są, no to po prostu niestety, ale tą mantrę trzeba powtarzać godzinę, 40 minut, półtorej godziny, żeby to miejsce po prostu dane oczyścić. Wskazane też jest na oczyszczenie